To drugi wykład, który mam dzisiaj dla Państwa poprowadzić, o czym mam tym razem opowiedzieć, to jest produkcja i firma. Temat już prostszy, luźniejszy od poprzedniego, bo stopa procentowa i kapitał to są tematy strasznie... To są tematy bardzo skomplikowane wbrew pozorom i jeśli chodzi o samą teorię stopy procentowej i kapitału, to w zasadzie dyskusje na Facebooku w naszym radosnym i sesowym gronie nigdy się nie kończą. Ale mniejsza z tym. Na szczęście produkcja i firma już są zagadnieniami znacznie prostszymi. Dlatego też ten wykład będzie luźniejszy, już nie trzeba aż tak bardzo się spinać. I nazwałem ten slajd plan, chociaż to są bardziej pewne zagadnienia, o których chciałem pomówić w trakcie tego wykładu o teorii firmy i teorii produkcji w ujęciu austriackim. I takie rzeczy, które wypada omówić na wykładzie, to są przede wszystkim pewne fundamentalne pytania, które powstają. Pewne fundamentalne pytania, które rodzą się w naszych głowach, kiedy zastanawiamy się nad firmami, tak? Kiedy patrzymy, że w ogóle firma istnieje, to się zastanawiamy, dlaczego firma istnieje, dlaczego firm jest wiele, a nie jedna. Drugie zagadnienie to jest kwestia tego, jaką rolę w ogóle pełni firma. Po co ona istnieje? Po co przedsiębiorcy jest ta firma? Kolejna rzecz, o której trzeba sobie coś powiedzieć, ale to można ująć to krótko, w prostych żołnierskich słowach, to są cechy czynników produkcji. I dlaczego to, że czynniki produkcji różnią się między sobą, charakteryzują się pewnymi cechami, dlaczego to jest istotne dla całego procesu gospodarczego? No i w końcu jedno zagadnienie, które chciałem poruszyć, które jest bardzo charakterystyczne dla Austriaków, to jest rola firmy w kalkulacji ekonomicznej. Czyli, że w tym wykładzie postaram się jeszcze nawiązać do tego, o czym była mowa wcześniej, bo był już wykład poświęcony kalkulacji ekonomicznej, było nawet seminarium o kalkulacji ekonomicznej, a także była wycena czynników produkcji jeszcze przed chwilą. To chciałem do tego nawiązać trochę w trakcie tej prezentacji, żeby nie było tak, że kalkulacja ekonomiczna kalkulacją ekonomiczną, ale jakoś to jest trochę oderwane od całego procesu gospodarczego, od funkcjonowania firmy i przedsiębiorców w rzeczywistości. No dobrze. Tak jak każdy jeden wykład na temat teorii firmy zaczyna się od pewnych fundamentalnych pytań, to tak samo zacznę ja. Mianowicie ekonomiści na początku XX wieku, chociaż czy tak bardzo na początku, tak lata 20, 30 XX wieku, zaczęli się zastanawiać nad tym, dlaczego w ogóle w gospodarce istnieje firma. To jest z punktu widzenia ekonomii, a przynajmniej wtedy tak było, dosyć nieoczywiste. No bo kiedy standardowo mówimy sobie o rynku, o gospodarce, o systemie cenowym, to co się mówi, to jaką rolę pełnią ceny? No to ceny pełnią pewną rolę koordynacyjną w gospodarce, prawda? Bo widzimy ceny czynników produkcji. Widzimy ceny produktów, które możemy wytworzyć z tych czynników produkcji. I na podstawie tego możemy się po prostu tymi cenami jakoś kierować, żeby osiągać zyski i żeby produkować dobra, które będą spełniać potrzeby ludzi. No i dlaczego pytanie o to, dlaczego firmy istnieją, jest zasadne? No bo na przykład ekonomiści wyobrażali to sobie w ten sposób. Po co ma istnieć firma? Dlaczego ja nie mogę po prostu na rynku zakontraktować sobie wszystkiego, że ja jako pojedyncza osoba na przykład idę do tartaku, tak? Idę sobie do właściciela drewna i mówię mu, żeby on to drewno przekazał jakiemuś pracownikowi, który potnie to na deski, a następnie ten pracownik przekaże to drewno następnemu pracownikowi, który po prostu z tego zbije jakąś skrzynkę i następnie ja wezmę tą skrzynkę i sprzedam na rynku, tak? Że tutaj można by to sobie wyobrazić, że w różnych miejscach na świecie po prostu ci pracownicy są od siebie oddaleni i oni nie są ze sobą zorganizowani w konkretnej organizacji, jaką jest firma. Ja tylko jako przedsiębiorca bym sobie kontraktował ich usługi, płacił, a na koniec bym zarabiał pieniądze ze sprzedaży moich produktów. Drugie pytanie jest takie. Okej,
No to w takim razie, skoro już te firmy istnieją, to dlaczego na rynku nie powstaje jedna wielka firma? Bo my obserwujemy przecież to, że poszczególne firmy między sobą różnią się efektywnością. No i na przykład, kiedy mówimy o tym, że jakaś firma się rozrasta, to niektórzy powiedzą, że to jest niebezpieczne zjawisko, bo na przykład następuje monopolizacja, ale my jednak tutaj no, wiemy, że jesteśmy raczej, mamy raczej liberalne spojrzenie na gospodarkę i my raczej powiemy, że no, rozrasta się, no to chyba no to z jakiegoś powodu, może ta firma po prostu efektywniej zaspokaja potrzeby konsumenta. No ale dochodzi, ale każda firma jednak, nawet jak jest ogromna, to w pewnym momencie jej rozrost się kończy. Ona nie zajmuje całego rynku. Nie jest tak, że wszystkie produkty, wszystkie czynniki produkcji, wszystkie procesy gospodarcze są zorganizowane w ramach jednej wielkiej firmy. I dlaczego tak się dzieje? I jest jeszcze trzecie ważne pytanie, które zostało zadane przez ekonomistę austriackiego stosunkowo niedawno. I zadam to pytanie na koniec, ponieważ wtedy lepiej zrozumiemy, dlaczego to jest, nawet jeśli nie fundamentalnie ważne pytanie, to jest to bardzo ciekawe pytanie, kiedy już zrozumiemy, jaką rolę pełni firma w gospodarce. Jeszcze chwilę zostanę przy tych latach 30. Jaką rolę pełni firma? I chciałem opowiedzieć, jak większość osób obawiających teorię firmy, o pewnych, albo raczej o pewnym jednym wytłumaczeniu, dlaczego firma istnieje i jak ona funkcjonuje. No to Dennis Robertson powiedział kiedyś, że co to są firmy? Że firmy to są pewne świadome wyspy współpracy na oceanie nieświadomej kooperacji. Tak? Czyli, że jakby rynek jest pewnym mechanizmem nieświadomym, bo my się tylko kierujemy, są dostępne pewne ceny, są dostępne pewne, no są dostępne ceny czynników produkcji, ceny produktów, ceny usług. Ale już my nie mamy bezpośredniej informacji i nie współpracujemy bezpośrednio z wieloma różnymi osobami w gospodarce. Na przykład to, że ja mogę tutaj stać, korzystać z tego komputera, rzutnika, to w pewien sposób ja współpracuję z producentami właśnie tego komputera i tego rzutnika, chociaż ja nie mam z nimi nic wspólnego. No ale mimo to powstaje pytanie, dlaczego w ogóle wykształca się ta wyspa świadomej współpracy na tym oceanie nieświadomej kooperacji. I Ronald Coase, wybitny ekonomista, chyba każda jedna, chociaż Ronald Coase niewiele pisał, to chyba każda jedna praca, jaką on napisał, to miała niezwykle istotny wkład w teorię ekonomii. I Coase właśnie był jednym z tych ekonomistów, dzięki którym zaczęto na poważnie zgłębiać teorię firmy. I on zwrócił uwagę na to, że firma, według niego, to przede wszystkim jest sposób na radzenie sobie z kosztami transakcyjnymi. Koszty transakcyjne, o co tu chodzi? No więc, kiedy korzystamy z rynku, to jest tak naprawdę kosztowne. Coase zwrócił uwagę, że zarówno konsumenci, jak i firmy, kiedy one korzystają z rynku, tak, zawierają transakcje na rynku, to jedynym kosztem, jaki ponoszą, to nie jest tylko i wyłącznie wydatek pieniądza związany z nabyciem pewnego dobra lub usługi. W przypadku firm koszty transakcyjne to są wszelkie koszty, jakie powstają na przykład przed nabyciem czynnika produkcji, przed nabyciem usługi. No bo co się dzieje? Na przykład szukamy po prostu dostawcy jakiejś usługi, szukamy pracowników. Co się dzieje? Musimy wykonywać telefony, musimy na przykład umieścić ogłoszenie na portalu w internecie. To wszystko wiąże się z pewnymi kosztami. To nas kosztuje pieniądze, ale nie tylko. To nas kosztuje również czas. Zanim zatrudnimy pracownika, czy zanim znajdziemy kontrahenta, który nam dostarczy pewne czynniki produkcji, które potrzebujemy, to wcześniej musimy ponieść pewne koszty. No i Coase mówi tak, ale firma, co ona robi? Ona powoduje, że dzięki firmie część kosztów transakcyjnych, nie musimy ponosić części kosztów transakcyjnych.
Dlaczego tak? No bo w tym momencie, już kiedy produkujemy jakiś wichajster, potrzebujemy skorzystać z usług ze skrawarki CNC. No to zamiast poszukiwać na rynku kogoś, kto ma tę skrawarkę CNC, zamiast z nim negocjować cenę wykonania usługi przy użyciu tej skrawarki, to przedsiębiorca może po prostu zakupić tą skrawarkę, nająć pracownika i w tym sensie sprawa jest załatwiona, tak? To go po prostu wyjdzie, tak? Zorganizowanie sobie produkcji wewnątrz firmy po prostu przedsiębiorcę wyjdzie taniej, bo on już nie musi ponosić kosztów na poszukiwanie kontrahentów, na negocjowanie kontraktów. On teraz po prostu ponosi pewne koszty związane z organizowaniem pracy wewnątrz firmy. I to jest wyjaśnienie, to jest teoria firmy Ronalda Coase'a. I jednocześnie Coase na podstawie tej swojej teorii firmy próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na rynku nie powstaje jedna firma? No i Coase odpowiada, że to jest proste. Bo nie zawsze jest tak, że organizacja jest tańsza od transakcji. I firma rozrasta się tak długo, jak zorganizowanie, tak? Tak długo, jak koszty organizacyjne są niższe, tak długo jak krańcowy koszt zorganizowania dodatkowej czynności wewnątrz firmy jest niższy od krańcowego kosztu zorganizowania dodatkowej transakcji na rynku, tak długo firma się rozrasta, bo po prostu kolejne procesy będzie organizować wewnątrz siebie. To była jego odpowiedź stosunkowo prosta. Ale tak naprawdę Coase nie odpowiedział na wiele istotnych pytań związanych z teorią firmy i w ogóle związanych z takim szerszym funkcjonowaniem rynku. Bo mianowicie powiedział Coase trochę o tym, że zarówno organizowanie produkcji w ramach firmy, jak i organizowanie transakcji na rynku wiąże się z pewnymi kosztami, które trzeba ekonomizować. No ale czego Coase nie zrobił? W jaki sposób ustalają się ceny? Tego problemu nie rozważał. Czy firma i jej funkcjonowanie, czy firma i jej strategia jakoś wpływa na ceny na rynku? To też nie jest problem, którym Coase się zajmował. No i w końcu kwestia jest taka, że to jest już taki problem typowo właśnie teorii Coase'a, że tak naprawdę nawet kiedy my coś organizujemy wewnątrz firmy, to my dalej ponosimy pewne koszty transakcyjne. Bo na przykład, wracając do przykładu skrawarki. No kiedy kupujemy skrawarkę i najmujemy pracowników, to chociaż chcemy coś zorganizować w firmie, to dalej to się wiąże z pewnymi kosztami transakcyjnymi, które wynikają właśnie z poszukiwania skrawarki, zakupu skrawarki, potem serwisu tej skrawarki, jak również zatrudniania pracowników. Więc chociaż ta teoria firmy Coase'a jest bardzo ważnym wkładem w ekonomię i zaczęła całą dziedzinę ekonomii zwaną tak zwanymi ekonomią kosztów transakcyjnych, to jednak sama odpowiedź Coase'a nie udzieliła nam zadowalających odpowiedzi na to, czym firma jest, dlaczego powstaje, dlaczego na rynku jest tylko jedna firma. I nie będę na ten temat już poruszał, i nie będę poruszał już wszystkich odpowiedzi wszystkich różnych ekonomistów, jak oni krytykowali Coase'a, jak próbowali rozwijać jego koncepcję. Zamiast tego chciałem zwrócić uwagę na podejście szkoły austriackiej. No w końcu szkoła ekonomii organizowana przez Instytut Misesa. I Austriacy właśnie próbują w swojej teorii firmy odpowiedzieć, albo raczej rozwiązać te trzy problemy, których Coase nie rozwiązał. Czyli że jak w ogóle funkcjonuje firma wewnątrz? Bo wiemy, że firma to nie jest czarna skrzynka. Coś tam w środku się trybi, coś tam w środku działa, gdzieś tam sobie ludzie chodzą, rozmawiają. No ale ten proces nie jest opisany. Dalej, wiemy, że no przedsiębiorcy, kiedy coś realizują, jakiś swój cel, jakiś swój biznes, oni zawsze tę firmę mają. Czyli że no też firma w pewien sposób jest dla przedsiębiorcy nieodłączna. Pytanie, dlaczego ona jest nieodłączna? No i w końcu wiemy, że ostatecznie pewne produkty, ostatecznie pewne dobra na rynku są zakupowane, jak i sprzedawane
w ramach firm, tak? Na przykład mają firmy swoje działy sprzedaży, albo przedsiębiorca po prostu ma własną małą firmkę, ale dalej w ramach tej firmy kupuje i sprzedaje czynniki produkcji i prowadzi pewne negocjacje cenowe. No czyli wiemy, że firma ma jakiś wpływ na proces kształtowania się cen, więc ma jakieś znaczenie dla kalkulacji ekonomicznej i tak jak jest tutaj zapisane na slajdzie, firma jest pewnym wehikułem kalkulacji ekonomicznej dla przedsiębiorcy, o czym powiem trochę później. Najpierw sobie opiszę to, jak Austriacy patrzą na proces produkcji wewnątrz firmy. I posłużę się do tego swoim ulubionym przykładem, mianowicie produkcji piwa. Kiedyś byłem zapalonym piwowarem domowym, coś tam czytałem, coś tam zdaje mi się, że wiem, chociaż pewnie bardziej mi się zdaje niż bardziej wiem, ale to już nieważne. Mogę coś powiedzieć na ten temat. No to kiedy produkujemy piwo, to czy to wygląda tak, że my po prostu kupujemy sobie wodę, wiadro chmielu, czy ile tamtego, kupujemy sobie trochę słodu, w jakiś sposób to tak, nie wiem, wrzucimy do jednego zbiornika i powstaje nam piwo. Nie, to tak nie wygląda. Proces produkcji piwa jest dosyć skomplikowany, ponieważ najpierw mamy zacieranie, potem mamy filtrowanie brzeczki, następnie czeka nas proces chmielenia, potem czeka nas, aha, jeszcze przy okazji ktoś może uznać, że trzeba jeszcze naszą brzeczkę nieco przefiltrować, bo nie, ponieważ jeżeli to robiliśmy na życie albo robiliśmy to na pszenicy, to piwo potrafi być niesamowicie mętne, niesamowicie gęste. No i w końcu po nachmieleniu trzeba jeszcze to piwo schłodzić, trzeba to umieścić w odpowiednim tanku fermentacyjnym, przefermentować, poczekać na to, aż się fermentacja zakończy, a następnie trzeba to piwo zapakować albo do butelek, albo do beczek i trzeba je przeleżakować. Następnie trzeba jeszcze to oczywiście do ciężarówek załadować i przewieźć do miejsca sprzedaży. No czyli widzimy, że my tutaj mamy jakiś taki ciężki, skomplikowany proces produkcji, który widzimy, że jak po prostu mówimy, to przedsiębiorstwo, tak jak to zrobiłem na poprzednim wykładzie, z powodów upraszczających, to powiedziałem, łączymy sobie trzy rodzaje czynników produkcji, mamy produkt, sprzedajemy. No wtedy to wystarczyło, tak, żeby tylko pokazać w najprostszy możliwy sposób wycenę czynników produkcji, ale wiemy, że generalnie taka odpowiedź, że tak funkcjonuje firma, nas nie zadowala. To kiedy mamy zarysowany ten proces produkcji, tak, przedstawiłem, że tutaj zachodzą nam, wykonujemy różne czynności w ramach tego procesu produkcji. To trzeba sobie najpierw zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, czynniki produkcji wykorzystywane przez firmę są heterogeniczne, czyli są różnorodne. Tak? Kadź warzelna to nie jest to samo co fermentator, fermentator to nie jest to samo co woda, przewody to nie jest to samo co słód, a chmiel to nie jest to samo co drożdże dzikie. A drożdże do piw dzikich to nie jest to samo co drożdże na przykład do lagerów. Tak? Czyli widzimy, że pewne czynniki produkcji są heterogeniczne. I tutaj pojawia się pierwsza rola przedsiębiorcy. Otóż przedsiębiorca, była mowa o tym, że przedsiębiorca tak jest człowiekiem, który odkrywa pewne sposobności na rynku. To przedsiębiorca musi zebrać te wszystkie heterogeniczne czynniki produkcji i on musi wyznaczyć tym heterogenicznym czynnikom produkcji pewną rolę w ich planie. Tak? Czyli, że widzę kadź warzelna, widzę fermentator, słód, chmiel francuski, słoweński, amerykański. Mam, to wszystko są różne czynniki produkcji, ale ja mam pomysł, co z nimi zrobić, żeby je w jakiś taki korzystny sposób, zyskowny połączyć i sprzedać na rynku. Więc to jest pierwsza cecha czynników produkcji. Są one heterogeniczne, różnorodne, mają różne zastosowania. Druga cecha czynników produkcji. Komplementarność. Komplementarność to chodzi o to, że my czynniki produkcji wykorzystujemy razem. No to ponownie, chociaż chmiel i słód są różnymi dobrami, są one wykorzystywane wspólnie. Tak? Robimy piwo, zacieramy, potem chmielimy, mamy gotowe piwo. No chyba, że robimy sati, to wtedy nie musimy stosować chmielu, tylko na przykład filtrujemy to przez gałęzie jałowca razem z owocami.
ale to chyba Sati, to jest jeden taki styl, nie kojarzę innego stylu piwa bez chmielu. Nieistotne, tak? Czyli widzimy, że jest komplementarność. Czynniki produkcji są względem siebie komplementarne, są one wykorzystywane razem. Kolejna cecha istotna to jest substytucyjność. Najlepszy przykład, drożdże i chmiel. Mogę zastosować chmiel polski, albo mogę zastosować chmiel amerykański, nowozelandzki, australijski, bla, 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 bla. I teraz tak, te dobra są względem siebie substytutami, ponieważ one realizują podobny cel. Chcę, żeby piwo było, miało fajny aromat, jakieś takie owocowe posmaki, to daje dużo chmielu. Tak, to w tym sensie chmiele są względem siebie substytucyjne, bo praktycznie każdy chmiel w odpowiedniej ilości da nam właśnie jakąś taką świeżość, jakieś takie posmaki do piwa, da nam właśnie jakieś takie posmaki owocowe. Czyli to jest substytucyjność. Ale jednocześnie ten chmiel, każdy jeden, nawet jeżeli poszczególne chmiele są swoimi substytutami, to dalej one są heterogeniczne, ponieważ poszczególne chmiele dają nam zupełnie inne smaki. Na przykład amerykańskie są znane z tego, że... Tak? Amerykańskie chmiele są znane z tego, że są takie silnie cytrusowe, żywiczne, z takim sosnowym posmakiem. Australijskie znowu są bardziej takie jakieś owoce egzotyczne, jakieś tam mango, pomarańcze, tego typu sprawy. Więc widzimy, że substytucyjność są zamienne, ale to nie znaczy, że one są tym samym. Czyli one dalej, te czynniki produkcji potrafią być dalej heterogeniczne. No i w końcu ostatnio taka cecha czynnika produkcji to jest specyficzność. Czynników produkcji to jest specyficzność. Czyli chodzi nam o to, że czynnik produkcji może być wykorzystywany w różnych procesach, ale nie we wszystkich. Czyli na przykład chmiel możemy wykorzystać do produkcji piwa, leków na uspokojenie, samochodu już nie. Tak? Czyli widzimy, że ma pewną ograniczony zakres zastosowań. To powiedzielibyśmy, że chmiel jest dobrem raczej specyficznym, bo zastosowań ma relatywnie niewiele. Ale jak weźmiemy sobie stal, to to już będzie czynnik produkcji bardzo niespecyficzny, czyli że ma bardzo wiele różnych zastosowań, bo stal możemy wyprodukować do konstrukcji stelaży dla, jak tutaj na przykład stelaża dla kamery, możemy wykorzystać w produkcji samochodu, możemy wykorzystać w produkcji stołów, możemy wykorzystać w produkcji narzędzi, czegokolwiek. Więc w tym sensie stal jest produktem, jest czynnikiem produkcji niespecyficznym, tak? Czyli jest specyficzność, ilość różnych zastosowań, ile, jakie ma, mają poszczególne czynniki produkcji. No dobrze. Mamy cechy czynników produkcji. To teraz w końcu już przechodzę do firmy. I teraz pierwsza rzecz. Dlaczego istnieje firma i jaką pełni rolę firma w austriacki, według Austriaków? To mianowicie firma według Austriaków pełni po pierwsze taką rolę, że w ramach firmy zorganizowany jest pewien proces produkcyjny. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest tak, że ja po prostu wrzucę sobie do wiadra z wodą słód, chmiel i to mi automatycznie powstaje piwo. Ja muszę zorganizować proces produkcji. Ale proces produkcji no, musi być uspecyficzniony, czyli tak, jaki produkt ja robię? Zostając przy przykładzie piwa. Czy ja robię piwo Sati, czy ja robię IPA, czy ja robię Stouta? To jest ważne. I do tego produktu, który ktoś decyduje się tworzyć, musi być dostosowany odpowiedni plan produkcji. I ten plan produkcji, jak i decyzję o tym, co jest produkowane, podejmuje właśnie przedsiębiorca. Czyli przedsiębiorca ma plan, produkujemy Stouta. Teraz trzeba plan wykonać. I wykonanie tego planu produkcji stouta wymaga zorganizowania całego procesu produkcji. Dobranie odpowiednich słodów, chmieli, zacier, filtrowanie, chmielenie, chłodzenie i tak dalej. Za ten proces, za nadzorowanie tego procesu, za zorganizowanie tego procesu odpowiada właśnie przedsiębiorca. I właśnie tą przestrzenią, w której przedsiębiorca organizuje pewien plan produkcyjny, w ramach którego on wykorzystuje te czynniki produkcji, nazywamy właśnie firmą. Tak? Więc firma to jest pewna, ja lubię tak mówić, że to jest po prostu pewna przestrzeń, w ramach której dobierane są czynniki produkcji, organizowane są czynniki produkcji i przedsiębiorca każdemu jednemu czynnikowi produkcji wyznacza pewną rolę
jaką pełni ten czynnik produkcji w planie. To jest właśnie ta pierwsza, najbardziej fundamentalna część, taka najbardziej fundamentalna przyczyna, dlaczego istnieje firma według Austriaków. Żeby to ująć jakoś tak zgrabniej, o co chodzi z tym wyznaczaniem ról dla czynników produkcji. To popatrzmy sobie na przykład fermentacji. Mamy zbiornik fermentacyjny. I teraz decydujemy o tym, jak go wykorzystać w ramach pewnego planu ważenia piwa. Tak, tu jest napisany przykład. Browar, stawiamy koło Wrocławia. Tutaj mamy sformułowany pewien plan przedsiębiorcy. I teraz się zastanawiamy nad fermentatorem. Do czego go wykorzystać? Czy ważymy w nim piwa górnej fermentacji, czy może dzikie? Bo tego może Państwo nie wiedzą, ale często browary decydują się mieć osobny tank fermentacyjny na dzikie drożdże. Jest tak dlatego, bo doczyszczenie po dzikiej fermentacji zbiornika jest niezwykle trudne. Te drożdże mogą tam zostać i potem wszystkie pozostałe piwa, które my będziemy fermentować w tym zbiorniku, mogą potem właśnie być częściowo przefermentowane na dzikich drożdżach, a to nam wpływa na smak, jaki otrzymujemy, czyli to nam wpływa na nasz produkt. I przedsiębiorca może stwierdzić na przykład, ja chcę produkować dzikie piwa, to ja posiadany tank fermentacyjny przeznaczę na fermentowanie tam dzikimi drożdżami. Ale może też stwierdzić, mam tylko jeden tank fermentacyjny i ja tam będę robił dzikie piwa też, to wtedy wszystkie pozostałe piwa też będą, to wtedy wszystkie pozostałe piwa również będą miały posmak dzikiej fermentacji. A ja chcę tego uniknąć. I to jest taki przykładowy dylemat, który przedsiębiorca rozwiązuje, kiedy podejmuje on decyzję o tym, jak wykorzystać czynnik produkcji. W tym przypadku on zastanawia się, jak wykorzystać ten tank fermentacyjny i jaką rolę mu przypisać w jego planach. I on stwierdza, że jak mam jeden, to ja sobie daruję fermentację na dzikich drożdżach. Ja jednak się skupię na piwach po prostu standardowych, górnej, dolnej fermentacji. Tak, czyli tutaj mam nadzieję, że jest to przykład jakkolwiek jasno obrazujący to, że no, czynnik produkcji sam z siebie to jest po prostu albo jakaś usługa manipulowania materią, albo to jest po prostu jakiś fizyczny obiekt, który sam z siebie produktów nie tworzy. Produkcja jest też procesem intelektualnym, nie tylko fizycznym i to po prostu musi przyjść przedsiębiorca. On musi stwierdzić, są takie czynniki produkcji, można z nich zrobić taką użyteczną rzecz. No. I to jest i właśnie cały ten proces i realizacja tej produkcji odbywa się w ramach firmy. Druga rzecz. Firma jako wehikuł wyceny. Wspomniałem wcześniej, że firma odgrywa pewną istotną rolę dla kalkulacji ekonomicznej. I teraz, dlaczego ona odgrywa tę istotną rolę dla kalkulacji ekonomicznej? Ano dlatego, że to przedsiębiorca ma swój pewien plan produkcji, ma pewne produkty, które chce wyprodukować i teraz on dokonuje pewnej wyceny czynników produkcji, mianowicie na ile mu się opłaca zatrudniać pewne czynniki produkcji. I tutaj dobrym przykładem znowu będzie piwo. Jakby się tak zastanowić, to on jest dobre nie tylko do picia, ale też do mówienia o nim. Okej. I można tu sobie po prostu porównać chmiele. No i przedsiębiorca myśli sobie tak. Ważę IPA. Jak to nachmielić? Czy znaczenie ma chmiel? No i on może sobie pomyśleć tak, że ludzie lubią słodkie, lubią cytruski, lubią zapach lasu. No to w takim razie ja to nachmielę amerykańskim chmielem, wezmę tam sobie, wrzucę jakiegoś citrę, mozaika, chinooka, cokolwiek, a nie polskimi chmielami, na przykład nie wrzucę tam kilka kopar chmielu Sybilla.
Okej. Ale dlaczego tak? Ano dlatego, że po prostu za piwo nachmielone amerykańskimi chmielami ludzie są gotów zapłacić więcej. Więc też ten przedsiębiorca, który prowadzi browar, on stwierdza, ludzie są gotów mi zapłacić więcej za piwo na amerykańskich chmielach, to ja też jestem gotów więcej zapłacić sam za amerykańskie chmiele. Ponieważ produkt, który wytworzę dzięki nim, będzie więcej warty. No to co się dzieje w takiej sytuacji? Przedsiębiorca konkuruje z innymi o amerykańskie chmiele, oferuje coraz wyższe ceny. Więc w ten sposób, jak można powiedzieć w taki bardzo ogólny, na takiej prostej bajeczce sposób, można powiedzieć, że to w ramach firmy właśnie dokonała się pewna wycena tego chmielu, czyli dokonała się pewna wycena czynnika produkcji. Tak, to dopiero w ramach firmy, która jest przestrzenią realizacji planu przedsiębiorcy, dokonuje się wycena czynników produkcji. Więc firmy, tak, więc to dzięki firmom również mechanizm cenowy działa. Wcześniej na slajdzie miałem zawartą taką uwagę, którą w zasadzie powinienem wrzucić tutaj. Jest taka uwaga. Nie wszystkie czynności w trakcie produkcji da się osobno wycenić. I tutaj zwracam uwagę, wycenić. Nie chodzi nam o koszt. Bo zwróćmy uwagę na to, że kiedy na przykład jedziemy sobie z Warszawy do Krakowa, jesteśmy w stanie policzyć, ile kosztuje nas przejazd każdego jednego metra, na przykład na podstawie zużycia samochodu i zużycia paliwa. Ale to jeszcze nam nie mówi o tym, ile jest wart każdy przejechany metr z Warszawy do Krakowa. To no tylko mówi o koszcie. I podobnie jest w procesie produkcji. Nie jesteśmy w stanie wycenić każdej jednej czynności, jaka jest wykonywana w ramach procesu produkcji. To, co jesteśmy w stanie wycenić, to pewne gotowe usługi i pewne gotowe dobra, dobra rozumiane jako czy to czynnik produkcji, ale takie gotowe do zastosowania przez innych przedsiębiorców, czy to pewna usługa lub dobro konsumpcyjne. Tak, w pewnym, tak naprawdę w gospodarce z całej masy wielu różnych czynności, które wykonujemy na co dzień i które są wykonywane w firmach na co dzień, nie wszystkie czynności, nie wszystkie przedmioty fizyczne jesteśmy w stanie tak naprawdę wycenić. Wcześniej musi być dokończony pewien plan produkcji. I to właśnie ponownie w ramach tego planu produkcji, jaki realizuje przedsiębiorca w swojej firmie, dopiero dochodzi do pewnej wyceny dóbr i usług, które są potem sprzedawane na rynku konsumentom i innym firmom. Więc w zasadzie rynek w takim ujęciu austriackim nie jest w stanie funkcjonować bez firmy tak naprawdę. A przynajmniej no, byłoby to funkcjonowanie bardzo ułomne, bardzo takie powolne, niezorganizowane, a i też, mówiąc językiem Coase'a, korzystanie z tego rynku byłoby niezwykle kosztowne. Więc tutaj widzimy. Firma ma znaczenie dla przeprowadzenia procesu kalkulacji ekonomicznej. Jedna krótka uwaga o kosztach dla firm. To już jest takie trochę oderwane. Wrzuciłem w zasadzie ten slajd krótko przed szkołą, ponieważ stwierdziłem, że ostatnio bardzo dużo w mediach się mówi o kosztach, tak? Że mamy inflację, bo wzrosły koszty. Ja chciałem zwrócić uwagę tutaj na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest już to, co powiedziałem. W ramach firmy wyceniane są czynniki produkcji. Czyli tak, to w ramach, tak, czyli że to, że się koszty ustalają na rynku, to po prostu zależy od tego, ile firmy są gotów zapłacić za czynniki produkcji. Tak? Czyli że to też od planów firm zależą koszty. Więc ta zależność nie jest jednostronna, że koszty wpływają na firmy, ale również firmy wpływają na koszty. Była mowa o tym już na poprzednim wykładzie, jak wyceniane są czynniki produkcji. I chciałem krótko powiedzieć o tym, że
koszt, tak, że teraz już wiemy, jak kształtują się koszty w gospodarce, co było na poprzednim wykładzie. Wiemy też, że firmy pełnią jakąś rolę w ustalaniu się kosztów, ponieważ no, przedsiębiorcy wyceniają, za ile są gotów, oceniają, za ile są gotów sprzedać swoje produkty, więc oceniają, ile są gotów zapłacić za czynniki produkcji, których potrzebują. No to co się dzieje? Przedsiębiorcy składają swoje oferty cenowe, kształtują nam się pewne koszty. I teraz firma przychodzi na rynek i patrzy na te koszty, jakie musi ponieść, żeby produkować dobra. To te koszty dla tej firmy, może one są jakąś przeszkodą, tak? Bo to jest, kurczę, jakie to wszystko jest drogie. Ja jako przedsiębiorca mógłbym produkować więcej, ale wszystko jest takie drogie. Ja nie, i musiałbym odpowiednio drożej sprzedawać swoje produkty, a nie jestem w stanie tego zrobić. Ale ceny rynkowe, koszty nie są tylko taką przeszkodą. Ponieważ koszty ustalają się na drodze pewnej interakcji między przedsiębiorcami i ich konkurencją o czynniki produkcji, to koszty wyznaczają też firmom pewne, że tak to ujmę, pewną minimalną granicę efektywności. Tak? Czyli, że one muszą być muszą wytworzyć pewien produkt o takiej wartości, że firma będzie w stanie pokryć swoje poniesione koszty i jeszcze osiągnąć jakikolwiek zysk. Bo jeżeli firma tego nie będzie w stanie osiągnąć, to o takiej firmie mówimy, że jest nieproduktywna i że marnuje zasoby. Dlaczego marnuje zasoby? Ponieważ produkty, które wytwarza, nie są tyle warte, aby warto było dalej angażować zasoby w działalność tej firmy. Czyli, że trzeba jeszcze spojrzeć na to, że ceny rynkowe, jak już to mówiłem i teraz to powtórzę, po pierwsze są kształtowane na drodze decyzji przedsiębiorców, ale druga rzecz, to nie jest przeszkoda i ja to naprawdę chcę to podkreślić, to jest moim zdaniem niezwykle istotne w teorii kosztów, o czym się rzadko mówi. Koszty są też, one też pełnią pewną funkcję kontrolną. Dzięki kosztom, koszty wyznaczają po prostu pewne granice efektywności, też pewne minimum efektywności. Firmy, które go nie spełniają, out. I dzięki temu też koszty, że one istnieją, one pozwalają nam racjonować nasze rzadkie zasoby i kierować je do najistotniejszych zastosowań. I teraz krótko. Trzecie fundamentalne pytanie. Mówiłem o tym, dlaczego istnieje firma, tak? I to w ramach firmy, w ramach pewnej przestrzeni organizowana jest pewna produkcja, pewne życie gospodarcze. Powiedziałem też, że w ramach firmy dokonuje się wycena czynników produkcji. No to w takim razie można sobie zadać takie trzecie fundamentalne pytanie. Jeśli dobrze pamiętam, to pytanie zadał Per Bylund, taki austriacki ekonomista zajmujący się teorią organizacji i firmy. Że w zasadzie on się zapytał, a może pytanie, dlaczego istnieje firma, to nie jest właściwe pytanie. Może właściwym pytaniem jest w zasadzie pytanie o to, dlaczego istnieje rynek. No bo jakby tak się cofnąć w czasie, zastanowić się i tak pomyśleć po historycznawemu, to pierwotnie jako taki rynek nie istniał. Jako takie ceny nie istniały. To, co istniało pierwotnie, to takie, to istniały po prostu organizacje. Ludzie żyli wspólnie, w plemieniu. I chociaż nawet często był jakiś wódz, albo jakaś taka rada wodzowska, albo mogło tego nawet nie być i wszystkie decyzje były podejmowane całkowicie demokratycznie. Mało istotnie. Ale za każdym razem ludzie żyli po prostu w jakichś takich organizacjach, które jednocześnie pełniły jakąś rolę firmy. Bo to w ramach tego organizowano przecież produkcję, tak? Zbieractwa, łowiectwa, przetwarzania żywności, hodowania zbóż. I pojawia się problem taki. Ludzie w ramach takich pierwotnych firm, że tak to ujmę, w cudzysłowie, funkcjonowali i żyli. To w takim razie, jak z takich firm, to jak z takich pierwotnych firm wykształcił się rynek? Ale już na to pytanie nie odpowiem, bo nie udało mi się sformułować jakkolwiek zadowalającej odpowiedzi. Krótko literatura, oczywiście Murray Rothbard. Druga książka, którą proponujemy,
która została przetłumaczona na szczęście na język polski. Bardzo dobra pozycja. Peter Klein, Nikolaj Foss, organizowanie działania przedsiębiorczego. Ale też dwie bardzo dobre pozycje. Perbylund, Problem of Production, niestety po angielsku. I dostępna za darmo na stronie amerykańskiego Instytutu Misesa książka Petera Lewina, Capital in the Equilibrium. Dziękuję. Ja mam takie pytanko. Skoro w takim razie plemiona to można powiedzieć, że były pierwszymi firmami, czy możemy powiedzieć, że państwa aktualnie są jedynymi ogromnymi holdingami mającymi de facto monopol? Bo jeżeli zobaczymy, no to pobierają one od swoich, tak jakby spółek córek, czyli od każdej firmy, która się rejestruje w danym państwie, pobierają pewną opłatę, tak? Co u nas jest podatkiem, ale de facto no to można powiedzieć, że jest to opłata za to, że jest to ich spółka córka i mogą korzystać z zasobów ich. Trochę nie odpowiem na to pytanie, ale a to dlatego, że nie wiem, ale z pewnością powiedziałbym, że jakaś teoria organizacji czy teoria firmy po prostu stosuje się do analizy funkcjonowania państwa. I powiedziałbym, że na przykład Rothbard w zasadzie on stosował teorię firmy do państwa, kiedy on próbował pokazać, dlaczego gospodarka socjalistyczna nie może działać. No bo co chciał pokazać, no bo kiedy Rothbard rozwijał teoremat kalkulacji Misesa, to on mówił tak, że dlaczego gospodarka socjalistyczna nie może działać? Nie dlatego, że ona się nazywa socjalistyczna. Ona nie może działać, ponieważ mamy absolutną monopolizację wszystkich procesów gospodarczych w ramach jednej firmy, więc niemożliwa jest jakakolwiek kalkulacja i z tego powodu taka gospodarka cierpi. Tak? Więc tutaj mamy pewną taką... Więc tutaj mam właśnie taką jakby... więc tutaj mamy analizę ograniczeń możliwości państwa z punktu widzenia nie jakiejś teorii wyboru publicznego, tylko właśnie powiedziałbym, no częściowo z punktu widzenia teorii organizacji, teorii firmy. A czy można by tak patrzeć na to państwo? Nie są to transakcje dobrowolne, więc nie ma tu targowania, więc to nie jest zasadniczo mechanizm cenowy, więc czy to jest taka firma, to nie. Takie jedno dość banalne pytanie mi w tym wszystkim umyka, mianowicie... A jak słucham tych funkcjach firmy w ujęciu ASE, wydawałoby się, że większość tych problemów dotyczy kalkulacji ekonomicznej podejmowanej generalnie przez jednostkę, która działa i kalkuluje, niekoniecznie przez firmę jako taką, więc czy po prostu pewne ogólne prawidła stosują się również do firmy, czy w jakiś sposób te omówione czynniki dotyczą firmy bardziej niż tylko działającej jednostki i kalkulującej? Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale odpowiedziałbym tak, że pewne problemy kalkulacji, no właśnie, one nie dotyczą tylko i wyłącznie państwa. One mogą dotyczyć również firmy, ponieważ kiedy mamy bardzo skomplikowany technicznie proces, to po prostu może być trudno nim zarządzać i trudno może być zarządzać kosztami w trakcie tego procesu, ponieważ jakby jest problem wyodrębnienia się, ponieważ jest problem, żeby wyodrębnić ponieważ w ramach całego procesu produkcji jest problem wyodrębnić tego, jak dużą wartość w nasz produkt wkładają konkretne czynności, jakie wykonujemy. I tutaj znowu w tej książce Pera Bylunda, Problem of Production, to Bylund zwraca uwagę na taką rzecz, że w ramach firmy to, co się często dzieje, to dokonuje się pewien podział pracy, który następnie... Dokonuje się pewien nowy podział pracy, który następnie upowszechnia się na rynku. Żeby to było bardziej jasne. Pewien przedsiębiorca może rozwiązać pewien problem. Mianowicie udaje mu się podzielić proces technologiczny, który dotąd był jedną całością, na jakieś dwie całości. I on sobie wymyśli, ej, słuchajcie, kiedy produkujemy nasz wichajster, to na skrawarkach produkujemy tego rodzaju zębatkę. Na tą zębatkę nie ma rynku, a wiemy, że wielu innych przedsiębiorców też potrzebuje takich zębatek i produkuje je sobie sami. To może my zaczniemy po prostu produkować tę zębatkę sami i sprzedawać na rynku. Tak? Czyli że Bylund pokazuje, że w ramach firmy dokonuje się pewna innowacja.
Udaje się wyodrębnić pewien proces produkcyjny, który teraz umożliwia innym firmom efektywnie kalkulować swoje koszty, efektywnie kalkulować swoje właśnie koszty ponoszone, jak i też koszty utraconych możliwości. Oraz w ramach firmy dokonuje się pewien podział pracy, który następnie powoduje, że powiększa się podział pracy między firmami na rynku. Nie jestem pewien, czy to jakkolwiek jest zadowalająca ta odpowiedź. To znaczy, mówiąc krótko, kiedy słuchałem tego wykładu, to wydaje mi się, że jako pracownik podejmuję większość z tych decyzji dotyczących choćby czynników produkcji, czy na przykład bardziej mi się opłaca, nie wiem, jakiego laptopa kupię do pracy, co mi się bardziej opłaca, czy lepiej użyć czegoś open source, czy lepiej kupić jakiś software, który przyspieszy moją pracę i tak dalej. Więc zastanawiam się, na ile te mechanizmy nie dotyczą po prostu jednostki, która podejmuje kalkulację ekonomiczną, a nie tylko samego przedsiębiorcy jako takiego. To tak, jak najbardziej. Tu się absolutnie zgadzam. Jak najbardziej. Tego rodzaju problemy dotyczą też poszczególnych jednostek, które na przykład pracują na własny rachunek. Absolutnie się zgadzam. Bo to też znowu, no ten komputer, on nie jest tak, że on sobie sam produkuje, tak jak na przykład jest jakiś do najęcia analityk, osintowiec, to ten komputer sam z siebie nie produkuje tych raportów, tylko on sam musi tam posiedzieć i poklikać w komputer. Jeszcze jakieś pytania? Czy też... To dziękuję bardzo.